Pokażcie się. Ojej, jak Stasiu. Stasiu chyba jest tak samo ubrany jak oni. Kapelusz też ma z muszelkami z Nadmorza Czarnego. Chłopak, a Stasiu, a czemu ty nie masz orła, pióro orła? Józef się ożenił, Józef się ochłopił, Józef się na wieki piórecku utopił. To jest. Pani Sławie. No za tym wiesz, jak ja mam plenerze, jakby takie piórko wziął, to bym kapelusia potem nie dogonił. Co nie? Moi łestomieni. Jutrzenka. Coś, co się rodzi, coś, co się zaczyna. A sprawcą tego, że ta jutrzenka zaczyna coraz piękniej się blinkać, to jest jeden facet, co się pisze tak jak jego ojciec i jego dziadek, jestem pradziadek, był przydomek Mróz, o którym mówiłem, najsłynniejszy dudziarz w rysunkach z początku ubiegłego wieku. Najwięcej rysunków i fotografii, które się wtedy zaczynały, miał właśnie Mróz o niebywalej urodzie takiej przaśnej, znakomity dudziarz. Miał swoją dolinę, przy której grał, ale też i grał dla panów, jak zaprosili do honoru albo do krajcarów, bo to różnie było. Krzysztof, podobnie jak jego tata, kończy wyższe uczelnie, ojciec po ASP, Krzysiek po architekturze, ale się nie uwolnił od tego, co jest najważniejsze. Rozpoczynał różne eksperymenty, bo przecież to on grał z Swinky Brothersami te pierwsze połączenie góralskości z dziwnymi brzmieniami. Oczywiście nasłuchał się od tych starych, którzy tylko są dogmatyczni. Tak jak pierwsi, którzy robili maśniaki z jazzmenami, jak grali, to też połowa mówiła pięknie, a reszta mówiła, nowomodne granie, nie potrafią. Potrafią. I po to Krzysiek miał ojca Władysława, żeby się uczyć tej nuty, która jest w korzeniach. I dzisiaj tej nuty uczą się razem. Na Podhalu trzeba też powiedzieć, że te kozy, które to są po ojcu? Władkowe? To Jasiek ma Władkowe. A przypomnij mi, jak się Tomek nazywa? Tomek Skupień. Nie ma go z nami, ale warto o tym powiedzieć, bo tak jak tutaj dudziarze, to są Tomkowe dudy. Tak jak tutaj są budowże instrumentów, Tomek Skupień był tym, który wrócił do tych dudów właśnie Mroza. I sąd był budowniczym dudów, potrafił rozwiązywać wiele, wiele problemów. Trudny instrument, bo trochę jest stroików i tu, i w burcoku. To Zyćko musi stroić. Były trzciny, teraz te treści bywają czasem inksze. Trzeba dużej sztuki, żeby je podstroić i kapryśne jest barze jak teściowo. Byle dmuchnie wilgotne powietrze albo zimne, zaraz się łez stroją. Do tego jest, mogłyby być i skrzypki, ale są basy. Basy takie jak u nas mają być na trzy kołki. Podhalańskie basiki, moi łestomili. Jutrzenka pod wodzą Krzyśka Trebuni, familianci sami. Przywitajcie brawami!
naszą. Jasiek Tramunia Dudka, mój najmłodszy syn. Brawo! Brawo, brawo! Brawo, Wojciechu! Panie basuje na takich specjalnych basach starodobnych. Łosemka, bo jak widzicie, podobne do łosemki, a nie trzeba być ludnikiem, co by je zrobić. Bo wystarczy no wystrugać, przywozić formę, dopasować trochę, kroseczkę zagrzać, powyginać, struny z baranich flaków dorobić i już można grać. Do niej grywali różni, albo same dudy, albo ze złopcokami, albo i z basami, łosemkami czasem. Zagromę teraz w trójkę. Wysoki. Ale moi drodzy, właśnie przy tych dudach u nas tak samo jak w Wielkopolsce tońceli i mróz. Ostatnie wesele, które grał przed samą wojną w 1938 roku, a jego córka, tak jak dziś moja córka Hania, na tym weselu tońcała przy dudach. To było ostatnie takie wesele, które pamiętali w Poroninie, bo potem w 1943 mróz już płomar i kozy na jakiś czas do tońca przestały grywać. Grywał ino stary, baca, galica, przysała się łowiecką. Nazywamy góralską, no bo wszystko co na piękniejsze, to górale uważają za góralskie. Amen.
jedna otworowa fujorka nazywana Wielką Płośną, do tego, że w Wielkim Płyście nie można było na niczym innym grać, jak tylko na tej fujarce. Tu macie klekotki, z którymi dzieci skalotają. A u nas można było na fujarce jedną otworową, tak nazywało się Wielką Płośną. No i częściej się ją robiło z dzikiego bzu, bo ma miękki rdzeń. Można było ten rdzeń łatwo wybrać. Każdy mógł się taką zrobić i na palcu tutaj jednootworowa słup powietrza regulować. Basiste, do niej wozna sprawa, nie wolno było grać dziewczętom. Uwierzyli, że to jakieś nieszczęście by było straszne, ale potem w rodzie muzykanckim dziadoniów na Bukowinie Taczańskiej była taka zdolna młoda dziewczynka, którą się zaopiekował hrabia Zamojski, kazał jej nawet gęśle we Wiedniu kupić i od tego czasu ta dziadonka Bronisława Konieczna z Bukowiny przepięknie zaczyna grać, a że to była uczennica słynnego Bartusia Obrochty, od tego wszystkie baby już mają pozwoleństwo. A poza tym miała też i przyzwoleństwo, bo grała z Mrozem, jak mówią, ze Mróz z dziadońką grał. A dziadońka wychowała też całe pokolenie muzyków, tu trzeba pamiętać o Gienku, Wilczku z Bukowiny i Inksyk. Thank you.
taki skład trzyosobowy. No, to jest już taki prawie ze pełny skład muzyki góralskiej. Górale uważają, że do tego nic więcej nie potrzeba. Przy tym można pięknie zakończyć. Muszę jedno wspomnieć o tym, że młodzież grywa już na różnych festiwalach, konkursach. No Jasiek na ogólnopolskich wygrywał czołowe miejsca. Ania też ma w swoim dorobku festiwal Niejno Grand Prix w Żywcu, ale też festiwal ziem górskich międzynarodowy, brązowe zwierciadło jako solistka, także Niejno gra na basach, ale też na złobcokach, na piszczołkach. A jest z nami też Kasia Stasik, wybitny młody talent z Podhala. Kasia teraz za mną na tym. Są innym górolom karpackim, nie inną polskim, różnym regionom, ale to jest i górolom z naszej południowej strony, Luptochą, Słowoką, Morawianą, górolom z Węgier, z Rumunii i ta nasza muzyka, te nasze ubiory, no bardziej podobne do nich. Ale czasem zaowocuje się o tym, że te najstarsze nuty góralskie to przecież przyszły z pierwszymi osadnikami na Podhale w XIII wieku, a to nuty, które do dziś się zachowały i przypominają nam słusznie rytmy krakowskie, a śpiewa się je do obrzędu Łoczepin, Cepowin, który jest takim nowoźniejszym obrzędem, bardzo woznym. Do dziś jest panny młode, nie zawsze mają wionek, ale zawsze płacą przy zakładaniu cepca. I wtedy starościny i druski im wyśpiewują, i wtedy już rytmy się troszeczkę zmieniają, są bardziej pokrewne muzyce polskiej. Niech zabędzie pochwalony Ojcie z muzyką, głosie na samo do Pani.
Jeszcze taka śpiewka była, która najbardziej popularna, gdzie tu nam piękne zaśpiewali. Kiedy będą cepić, płeżery dopływały, płeżery dopływały. Słowy twoje dzieci siwe łecka miały, słowy twoje dzieci siwe łecka miały, tak jest. Wielkie brawa! Jutrzenka Krzysztof Trebunik. Krzysztof, słuchaj, Krzysztof, Alona, Mikle, obdzień tą świtką, gdzie niż cały biały Dunaj.